Cześć widzowie, witam Was w kolejnym filmie instruktażowym, którego tematem przewodnim będzie ocena sytuacji w powietrzu. Nagrałem go w bitwach realistycznych i leciałem wtedy BFM E4. U przeciwników ostał się tylko Spitfire 2B, który się tam pałętał nad ich lotniskiem. Wobec tego atakowałem samochodziki razem z kolegą, a teraz po spizganiu swojej grupki postanawiam do niego dołączyć. Przy okazji wypatruję, czy ten spitz się gdzieś tutaj nie pokaże. Oj, proszę bardzo, pokazał się. W takiej sytuacji, jak widzę jakiegoś przeciwnika, z którym potencjalnie dojdzie do starcia, to zakładam, że jego maszyna jest wymaksowana, ma załogę rozwiniętą przynajmniej na eksperta i jest nieuszkodzona. Następnie zakładam, że za jej sterami siedzi mój zły klon o takiej samej wiedzy i umiejętnościach, jakie ja posiadam. I takie podejście pozwala mi ocenić potencjał starcia tylko na podstawie możliwości naszych maszyn. W dalszym kroku podejmuję decyzję, czy chcę się wdać w walkę, czy wolę się wycofać i zająć na przykład jakąś bardziej sprzyjającą pozycją. No i tak podsumowując, co my mamy teraz. Lecę BFM A4, wiem, że przeciwnik ma Spitfire'a 2B. Czego mogę użyć, żeby to potencjalne starcie wygrać? W ogóle jakie są warunki na wejście? Przewagi pułapu, jak widać, nie mam. Co nie jest dobrze, ponieważ w walce manewrowej Spitfire kręci się o wiele lepiej od mojej maszyny. Co prawda szybko traci energię w jakichś takich ostrych kółkach, ale no jak już się przylepi do ogola, no to nie zejdzie tak prosto, więc ten scenariusz raczej odpada. Co mogę zrobić innego? Czy wezmę go na wznoszenie? No tak też nie do końca, ponieważ te maszyny wspinają się mniej więcej tak samo, nawet bym powiedział z lekkim wskazaniem w stronę Spitfire'a, że trochę w te klocki jest lepsze, zwłaszcza, że my nie jesteśmy na wysokim pułapie. Jakbyśmy byli na 5 km, to chyba wtedy lepszy byłby BF E4. Co tam mogę wykorzystać jeszcze innego? Obrót beczką. No tutaj BF jest lepszy od Spitfire'a, więc w razie jakby z farogu broń doszło do walki manewrowej, to będę się starał używać wszelkiego rodzaju Rolling Scissors albo Flat Scissors. Ale jest jedna rzecz, w której moja maszyna jest lepsza od maszyny przeciwnika, mianowicie jest to prędkość maksymalna. Mój BF-ik jest wyraźnie szybszy. I poza tym szybciej też nabiera prędkości. Więc plan ataku jest taki, żeby tą swoją zaletę wykorzystać. No to lećmy. Poza tym, jak tylko go zobaczyłem w takiej odległości, to pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, to żeby jednak trochę tego pułapu zdobyć, zanim dojdzie do starcia. Bo jeżeli miałbym nad nim przewagę wysokości, to sytuacja nie byłaby wcale taka zła. Odbijam leciuteńko na prawo, po to, żeby opóźnić moment, w którym Spitfire do mnie doleci, a może nawet mnie i zauważy, bo on tak z początku leciał, że mnie chyba wcale nie widział. Stało się to dopiero jakoś, chyba teraz. O, tak, teraz, bo skręcił w moją stronę. Ale popatrzcie, co on robi. On jakoś tak przynurkował do dołu, co z mojej perspektywy sugeruje, że nie ma jakiejś specjalnie dużej prędkości. Dlatego posiłkuje się czymś w rodzaju low jojo, żeby nabrać tejże prędkości. I zobaczmy, czy moje podejrzenia są słuszne. 366 km na godzinę IAS, podczas gdy ja mam 303. I on ma pułap 1017 metrów, natomiast mój wynosi 1765. No zresztą widać, że już jestem troszkę wyżej nad nim, więc moja sytuacja z kiepskiej przestawiła się na taką w miarę niezłą. Ale zobaczymy, co będzie dalej.
kontynuuje wspinanie się pod takim kątem, żeby zarówno prędkość, jak i pułap rosły. Teraz widzę, że Speed się przygotowuje do ataku low jojo od dołu na mnie i nie wiedzieć czemu chce lecieć na czołówkę, kiedy ma maszynę dużo zwrotniejszą. Ja zgodzę się na ten manewr, znaczy do czołówki oczywiście nie dopuszczę, ale spadając na niego z góry pod odpowiednim kątem, mogę go zmusić do podniesienia nosa i wytracania prędkości, co będzie wspierało tą moją taktykę, jaką sobie przyjąłem na początku, to znaczy, że pokonam tego Spitfire'a poprzez przewagę w prędkości. Udaje, że niby chcę na czołówkę i snaprolem ją omijam. A Speed, proszę bardzo, robi świecę w górę, myśląc, że mnie sieknie. No i z 306 ja zrobiło się ledwo 206. A na realistyku samoloty tak łatwo prędkości nie odzyskują. Poziomuje lot. I kontrolne zerknięcie, co robi Spitfire, a Spitfire przeszedł w Split S-a, co powoduje, że nabiera prędkości i stara się mnie gonić. Więc ja wyciągam go w górę, a teraz widzę, że Spitfire próbuje mnie zesnajpić z kilometra, co jest z jego strony bardzo głupim manewrem, ponieważ robi to na wznoszeniu się, a odrzut z działek i karabinów go hamuje, no i wytraca przez to prędkość. W takiej sytuacji widzę, że otwiera się szansa na zastosowanie manewru Climbing Spiral. Niestety na realistyku on nie wychodzi aż tak dobrze jak na arkadówce, no ale daje radę. To znaczy, żeby go wykonać, nie można używać samego steru kierunku, tylko trzeba po prostu latkami samolot obrócić i tak, że tak powiem, po bożemu spiralką lecieć. Spitfire w tym momencie spuchł, więc wobec tego przechodzę do ataku boom and zoom. Straciłem sporo prędkości wprawdzie, ale zyskałem przewagę pułapu i to chyba taką już dość konkretną, bo mam 2224, a mój przeciwnik no prawie kilometr niżej i w dodatku musi się posiłkować nurkowanie w dół, bo wytracił energię w próbie pogoni i snajpienia mnie. No dobrze, przejdźmy do mnie i zobaczmy, co będzie działo się dalej. No, dalej przechodzę do ataku boom and zoom nad Spitfire'a. No i patrzę, co on zrobił, bo przynurkował mocno do ziemi, więc nie chciałem się w niego wrypać. A Spitfire robi straszną głupotę, bo przechodzi Immelmannem próbę na czołówkę, co tylko powoduje, że daje mi okazję strzelecką. Widzę tutaj jego kawałek skrzydła, tutaj jego drugi kawałek skrzydła, tutaj koniec nosa samolotu, a tu kawałek ogona, co oznacza, że jego wektor lotu jest mniej więcej taki. Ponieważ wykonuje manewr Immelmanna, to oznacza, że tak naprawdę będzie się poruszał jakimś takim łukiem o w tę stronę. Więc żeby go trafić, ja muszę gdzieś strzelać w to miejsce. Na razie mój celownik jest za wysoko, no i próbuję go tam ściągnąć. Czekaj, w to miejsce jakoś tak. Na środku tego obszaru zostawię kursor i zobaczymy, co się stanie. No i dostał. Zobaczmy, co mu się tam stało. Czy będzie to pokazane na tej zwykłej powtórce. Na serwerowej miał uszkodzoną lewą lotkę, także mu całkiem oderwałem, o widać, i odstrzeliłem mu ster wysokości. Więc teraz jest w ciemnej dupie, mówiąc szczerze. Ja widząc, że Spitfire tak jakoś mocno niemrawo zaczął latać po moim poprzednim ataku, Immelmannem przechodzę do kolejnego podejścia i teraz patrzę, co Speed robi, a Speed robi beczkę w lewą stronę, czyli będzie się tak obracał. I chyba używa steru kierunku, żeby jakimś takim dziwnym zygzakiem lecieć, przynajmniej tak sugeruje jego wektor lotu. O, miałem rację, proszę bardzo, ster kierunku obrócony.
ale mam dobrą ścieżkę podejścia i kontynuuję atak, łamiąc nieborakowi skrzydło. Mam nadzieję, że się Wam podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!